Tak więc zaczynamy projekcik wymiany wnętrza. Mamy już pacjenta, to jak widzicie, auto znane wszystkim z poprzednich filmów. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tak jak widzicie, część rzeczy już jest tutaj w specyfikacji S6. Karbony, list, zegary, kierownica. Brakuje nam wnętrza siedzeń, podsufitka, szyberdach. Wszystko mamy w kolorze takim, jak widzicie, bananowym lub jak to woli, magnoli. Wszystko będziemy tu zmieniać. Podłokietnik, siedzenia, lusterko, dojdzie nam high beam assist. Bo po prostu nie opłaca się zmieniać na takie samo, tylko że w kolorze czarnym. Półka, która tam jest roletą siedzenia, to wszystko będziemy zmieniać, wszystkie słupki ABC tak samo. Także czeka nas kupa roboty, ale tak jak wam mówiłem, będę robił relacje z tego po kolei, jak to wygląda. Mówiłem wcześniej też, że podsufitka wychodzi przez przednią szybę. Doszły mnie słuchy, że prawdopodobnie wyjdzie przez tylne drzwi. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze by było, nie trzeba byłoby szybę wyjmować. Można było zaoszczędzić parę groszy. Przy tej okazji zobaczymy, jak to wyjdzie. Ktoś podobnie już to robił. Wyszła przez tylne drzwi, więc ja też to spróbuję zrobić przez tylne drzwi. To na tyle na razie. Zobaczymy, jak będzie szło. Kolejne filmy wkrótce. Zaczniemy sobie tutaj operację od tylnych siedzeń. Zdejmiemy sobie tutaj wszystko. Tylne siedzenia są dość proste w zdjęciu. Te widzicie, tutaj mamy takie klipsy. To trzeba docisnąć to siedzisko i szarpnąć do góry i wtedy nam to ładnie wyjdzie. Siedzisko mamy już wzięte. Widzicie, było tutaj żadnych problemów, jeszcze takich nie przewidywałem. Całe to wnętrze będziemy sprzedawać, jeżeli ktoś jest chętny na takie wnętrze w dość dobrym stanie, nie jest zniszczone, skóry bez jakichś widocznych przetarć. Także na pewno załączę linkę na aukcję eBayową, też będzie to dostępne do sprzedania. Może być w komplecie razem z podsufitką. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie, jak to będzie się odbywać. Oczywiście pasy, które są tutaj, też będziemy zmieniać, bo są w kolorze obecnie tapicerki. Trzeba zmienić to na kolor czarny, bo nowa tapicerka w specyfikacji jest, będzie po prostu czarna. Zabieram się teraz za siedziska tylne. Tutaj są takie uchwyty, które zdemontowałem w tych boczkach. Tutaj sobie boczek zdejmiemy. A tutaj mamy taką plastikową osłonkę i pod tą plastikową osłonką jest śruba centralna. Nie wiem, czy ją widać tam. A tutaj widać tą plastikową osłonkę, tam ją się zdejmuje. Tam jest śruba, która trzyma nam oparcia tylne. Jak mówiłem, pasy sobie zdemontujemy. I tutaj z tyłu będzie praktycznie gotowe wszystko do opustoszenia. Lampki tak samo mamy w kolorze czarnym, w kolorze podsufitki. Centralną lampkę tak samo. Tutaj całą osłonę szyber dachu. Także działamy. Tutaj wcześniej nie mieliśmy uchwytów na kubki. Teraz uchwyty na kubki będą. Takie małe ekstra od życia kolega dostanie. Boczki mamy już tutaj poodkręcone. Widzicie, wychodzą
sobie bez żadnych oporów. Drugą też sobie wyjmiemy. Mamy dwa boczki zdemontowane. Są ładne wygłoszenia, przewody, wiązki. To wygląda. Zaraz będziemy się brać za oparcie. Jak to wygląda, ta ślepka na tą centralną śrubę. Tą śrubę jak odkręcimy, to całe fotele, całe oparcia nam wyjdą. Dlatego one już są nigdzie nie przykręcane. Są tylko tutaj wkładane takie plastikowe tulejki z dwóch stron. Uważajcie, żeby te tulejki wam nie poginęły, bo pewnie wam siedzenie będzie latać. Teraz mamy drugą stronę, tą dłuższą. Jak widzicie, jak to wygląda. I tak sam plastik z drugiej strony. Także będziemy teraz delikatnie to zdejmować. I tył mamy zrobione. Zobaczmy, się uda tą tulejkę uchwycić. Chodzi, podnosimy sobie centralną stronę. No i już oparcie mamy wyjęte. Tulejka, tak jak wam mówiłem, jest tutaj. Tylko sobie tutaj odkręcimy pasy. I tył mamy się półeczką. Mamy tutaj takie śruby trzy, które nam trzymają półkę. Je tylko trochę luzujemy, bo tutaj widzicie, mamy tutaj otwory przelotowe na nie. Więc zaraz ją zdemontujemy. Mamy w niej ruletę. W nowej tak samo jest ruleta, także wszystko na specyfikacja będzie się auta zgadzać, niczego nie będzie brakować. Jak widzicie, półka zdjęta. Są tutaj dwa takie konektory po bokach, które doprowadzają prąd do naszych głośników i do rolety. Też trzeba je podłączyć. Teraz się zajmiemy tutaj tymi elementami, tymi trójkątami z jednej i z drugiej strony. Trzeba to rozłączać i zdemontować też pasy. I tak naprawdę tutaj już będziemy mieli praktycznie wszystko gotowe na nową tapicerkę. Jak widzicie, tu już trójkąciki mamy pozdejmowane. Jedno tylko jest tutaj, jeden klips, który wchodzi tu w ten otwór. Reszta mamy jedną śrubkę, drugą śrubkę i tutaj trzecią. I ładnie nam się to wysuwa. Tutaj mamy osłony pasów, prowadnice tak zwane. Jedno ma miejsce na głośniczek od czynników z tyłu parkingowych. Zaraz zajmujemy sobie pasy i tu mamy już tak naprawdę wszystko rozebrane. Będziemy zdejmować też te plastiki progowe, żeby tu jak najbardziej zwiększyć nam przestrzeń na wyjęcie tapicerki. Tapicerka ma około 120 cm szerokości, otwór jest 110-112, brakuje 8 cm. Jest dość podatna na wyginanie tapicerka, także zobaczymy, jak to będzie. Nie będziemy oczywiście forsować, bo nie będziemy musieli jej zniszczyć. Jeżeli nie będzie chciała wyjść, no to będziemy ją wyjmować niestety przednią szybą, ale to na pewno się nam wyjaśni podczas demontażu tapicerki. Przekazy tutaj rozbierania elementów z tyłu. Pojawił się nam tutaj jakiś tajemniczy boks. Jak widzicie, coś tutaj mamy dołożone. Co to jest? Nie wiem, ale zaraz się dołożę, bardzo. Okazał się nam tajemniczy boksik. Co to dokładnie jest? Nie ma żadnych oznaczeń. Prawdopodobnie jakiś system, który pozwala nam tutaj auto
śledzić. Bo raczej oryginalne Audi to nie jest. Zaraz sobie tutaj zdejmiemy tą obudowę. Może coś pod tym plastikowym. Pod tą plastikową osłoną będzie coś napisane. Kto to wyprodukował i w jakim celu. Tak to jest przy rozbieraniu aut. Można się dowiedzieć trochę ciekawych rzeczy, o których nie wiemy. Poprzedni właściciele montują różne urządzenia. Tam widzicie, bateria zasilająca układ i ustrojstwo na pewno nie. Nie ma nic wspólnego z tym pojazdem. Także prawdopodobnie zdemontujemy to. Bo raz, że to jest dość stare, prawdopodobnie już to jest nieużywane od lat. Zajmiemy się teraz przednim siedzeniem. To sobie już przygotowałem. Parę się podkręciłem od spodu. Mamy tutaj pełną elektrykę, więc klapka pod siedzeniem. Odepniemy tutaj wszystkie złącza i siedzenie nam ładnie wyleci na zewnątrz. Uważajcie tylko na te rejle, żeby były w miarę równo z siedziskiem, także nie powiększycie sobie gabarytów siedzenia i ładnie wam to wyjdzie przez otwór dźwignięte. Jako że tutaj widzicie, mam trochę mało miejsca, wiem to przez drzwi pasażera z tyłu. Nie jest na dużo miejsca. Oczywiście wyjmiemy te siedzenia, które są tylne, to nie będzie problemu. Zaraz demontujemy sobie podłokietnik, przedni fotel. No i będziemy zdejmować tapicerkę na słupkach. AB. No i wszystkie plastiki z posofitki, może z lusterkiem. Przy okazji jeszcze prawdopodobnie, nieprawdopodobnie, na pewno będziemy zdejmować przecież kierownicę, bo lusterko będzie miało high beam assist, więc trzeba zmienić manetkę lewą na tym pajączku tak zwanym. Tutaj jeszcze wam pokażę przednie siedzenie. Mamy śruby po bokach i z przodu są takie same śruby, więc te śruby trzeba odkręcić. Tu mamy wiązkę, odpinamy wiązkę i będziemy mogli wyciągnąć. Pokażę, jak się demontuje pas. Tu mamy taką zaślepkę, trochę trzeba do góry podciągnąć dany pas. Trzeba opuścić troszeczkę siedzenie, żebyśmy widzieli, gdzie jest zabezpieczenie. Także wkładamy śrubokręt tutaj w tą szczelinę, odciągamy i możemy palcem wtedy sobie tutaj wepchnąć. Łatwiej jest to robić oczywiście dwoma rękami, ale to wam pokażę. Można też jedną. Trudno, ale nie niemożliwe. Śruby, jak widzicie, już są odkręcone. Teraz sobie ustawimy siedzenie tak, żeby zmniejszyć jego obrys. Mieć jak najwięcej miejsca, żeby wyjść z tym poza auto. Mniej więcej w takiej pozycji, tak jak tutaj widzicie, jak jest równe, to znaczy, że będzie dobrze. Siedzenie sobie okrzamy. Klapka, przewody, zabezpieczenie przewodów zdejmiemy. Tam trochę to się naprężyło. Już jest w
foton odpięty. Widzicie, cała wiązka idzie razem na zewnątrz. Tutaj będziemy musieli dorzucić prawdopodobnie dwa przewody do pamięci, których tu brakuje, więc podniesiemy tutaj nam cały dywanik, żeby mieć miejsce na te przewody. No i praktycznie mamy środek opróżniony w mniej niż godzinę. Zajmiemy się tutaj tymi boczkami. Przy okazji będzie można parę rzeczy umyć, wyczyścić. Tak jak widzicie, no, poprzez lata użytkowania. No, tutaj mam jeszcze plastik siedzenia, który był pęknięty. Ale te plastiki są na nowych siedzeniach, także nie będzie on nam potrzebny. Cały dywan będzie odkurzony. Jest suchy, nie ma żadnych przecieków nigdzie do kabiny, gdzie te auta słyną tak naprawdę. Także tutaj tego problemu nie ma. Przepraszam, tutaj się zbiera woda tak naprawdę za pasażerem. Tutaj jest wszystko suche, także nie będzie problemu z żadnym osuszaniem. Także na dziś to tyle. Na ten odcinek zobaczymy, jak będzie dalej nam szła robota, także może nakręcimy jeszcze coś ciekawego dzisiaj. Także będzie to w następnym odcinku.